Onet rano, Onet wiem, doktor Paweł Grzesiowski razem ze mną. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Tych wątków a propos szczepień to jest mnóstwo w tym sezonie, znaczy w sezonie zimowym zwłaszcza, ale chciałabym zacząć od informacji, która kilka dni temu się pojawiła. Władze Warszawy podjęły decyzję, że do publicznych żłobków będą przyjmowane tylko i wyłącznie dzieci szczepione. Zresztą to nie pierwsze miasto, które idzie w tym kierunku, aby spowodować, że jednak rodzice zaczną dzieciaki szczepić. Uważa pan, że to dobra decyzja, ten kierunek? Uważam, że to są decyzje, które mają przypomnieć rodzicom podstawowe zasady bezpieczeństwa w skupiskach dziecięcych. Mam nadzieję, że rodzice tego nie przyjmują jako kolejny jakiś cios przeciwko ich poglądom, tylko system musi być skonstruowany tak, że dziecko, które trafia do żłobka czy do przedszkola, jest zabezpieczone na swój wiek na tyle, na ile można poprzez szczepienia. Rzecz w tym, że zwykle w żłobkach mamy grupy dziecięce, nie wiem, 10, 15, 20 osobowe i w tych grupach mamy dzieci w różnym wieku. Więc jeśli do żłobka wejdzie niemowla, który ma 6 miesięcy i dziecko, które ma 1,5 roku i to 1,5-roczne zachoruje, to zarazi tego 6-miesięcznego, który jeszcze nie jest zaszczepiony w pełni przeciwko wszystkim chorobom, bo pamiętajmy, że w Polsce szczepienia są drugi, czwarty, szósty miesiąc życia, a nie wcześniej. W związku z tym te przepisy, czy te zasady przyjmowania do żłobków, czy do szkół, czy do przedszkoli, bo tak naprawdę powinniśmy to rozszerzyć z czasem na wszystkie grupy, gdzie mamy skupisko większej liczby dzieci, to są właściwie przepisy mówiące o tym, jak bezpiecznie wychowywać i jak bezpiecznie prowadzić takie ośrodki. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, choroby zakaźne to są takie choroby, które nie wybierają, że to jest dziecko takich rodziców, a to jest innych rodziców. Jeśli w jego krwi nie ma odporności na chorobę, to ono zachoruje. No ale mimo wszystko jednak pewnie część rodziców myśli, że jakieś podziały następują zupełnie niepotrzebne. Dochodzi nawet do sytuacji, że fałszowane są książeczki zdrowia, co jest myśleniem strasznie egoistycznym, tak jak pan powiedział. No, posłanie dziecka zakażonego spowoduje, że cała grupa może zachorować. Taka formuła, że ktoś, nie wiem, podrobi podpis lekarski czy pieczątkę na w książeczce szczepień, no, wydaje mi się być już najwyższego stopnia nierozważna, ponieważ po pierwsze, to się może wydać dosyć szybko, bo dzisiaj jesteśmy w stanie łatwo sprawdzić, czy dziecko było szczepione, czy nie, ponieważ system szczepień jest tak skonstruowany, że my w trzech miejscach dokumentujemy szczepienie, a więc książeczka nie wystarczy, mamy jeszcze kartę szczepień, mamy jeszcze to, co w przychodni jest zapisane w historii choroby. Więc rodzic, który coś zmieni w książeczce szczepień, musi się liczyć z tym, że może zostać sprawdzony w każdej chwili. To jest żaden problem. Po drugie, może się to niestety również okazać wtedy, kiedy dziecko zachoruje, prawda? Czyli jest niezaszczepione. No, będzie miało pecha, złapie jakąś infekcję i wtedy sprawa będzie moim zdaniem już na poziomie prokuratorskim, bo jeżeli ktoś sfałszował dokument medyczny i jeszcze doszło do powikłań, no to sprawa jest naprawdę bardzo poważna. No i wreszcie po trzecie, myślę, że musimy cały czas jakby trafiać do świadomości rodziców, że szczepienie jest mniej groźne niż choroba, że szczepienia my po to robimy, żeby poprzez bezpieczną metodę osiągnąć odporność, a nie poprzez chorowanie. I wielu rodziców, ja pracuję w poradni konsultacyjnej szczepień i wielu rodziców przychodzi właśnie z takim pytaniem. No dobrze, to dlaczego teraz wymagamy tego przed żłobkiem, a kiedyś tego nie wymagaliśmy? Bo problem jest taki, że myśmy kiedyś nie mieli problemu z wytłumaczeniem szczepienia i 99% dzieci było zaszczepionych. Dziś mamy sporo odmów i dlatego
musimy rodzicom uświadomić, że ta odmowa pociąga za sobą konkretne konsekwencje. I odsetek tych odmawiających rośnie niestety z roku na rok, mimo próby uświadamiania. No właśnie, tak sobie myślę, że to świadomością u nas jest kiepsko, bo biorąc pod uwagę ostatnio, jaki duży tekst przeczytałam, jak bardzo jesteśmy chyba już uzależnieni od leków przeciwbólowych, od różnego rodzaju, nie wiem, suplementów i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy przekonani, że one nam pomogą, a wręcz przeciwnie, mogą zaszkodzić, a z drugiej strony wolimy ładować siebie te tabletki zamiast na przykład się zaszczepić przeciwko takiej grypie i nie brać później różnych dziwnych produktów, które niekoniecznie nam pomogą, to myślę, że z tą naszą świadomością jest kiepsko. Nikt sobie tak naprawdę na świecie nie radzi z tym, że pokolenie Z, jak dziś mówimy, czyli to pokolenie przełomu, gdzie zaczął działać bardzo mocno internet, jakoś próbuje oderwać się od wzorców naukowych, od rzeczy udowodnionych i odwraca się od medycyny, od nauki i sięga po jakieś paranaukowe czy paramedyczne metody. Nikt sobie z tym nie radzi. Naprawdę mamy ogromny kłopot. Musimy cały czas pamiętać o tym, że w internecie przybywa treści antynaukowych i ludzie łapią się w tę pułapkę, śledzą strony, na których się pisze o tym, że można schudnąć nie jedząc, albo że można schudnąć łykając jakąś tabletkę, albo nie wiem, łykając tasiemca. No, to są rzeczy na dziś na naszych oczach się dziejące i to samo dotknęło szczepienia. Dodatkowo jeszcze szczepienia, no niestety, mocno zostały poparte tymi antynaukowymi publikacjami prawdziwych lekarzy czy naukowców, którzy no niestety w latach 90. dali podłoże do tego, tak? Słynna historia, prawda, Wakefielda i tego, że szczepionki wywołują autyzm, mimo że została później wielokrotnie odwołana, zanegowana, to ona dalej funkcjonuje w świadomości, naprawdę. I wiele osób, które zaczyna myśleć o szczepieniach, ma lat, nie wiem, 20, 22, 24, jeszcze nie ma własnych dzieci, ale już te treści antyszczepionkowe gdzieś wyłapuje w internecie, bo one się nie kasują, one zostają. I dlatego my musimy cały czas przypominać taki program jak ten, czy właśnie te programy samorządowe, które mówią o wadze szczepień. To jest tak naprawdę przypominanie ludziom potrzeby szczepień, czyli potrzeby uodpornienia, a nie chorowania. Dokładnie, bo warszawski ratusz też teraz od niedawna prowadzi bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Czy ponad 40 przychodni, około 9 tysięcy nastolatków, dziewcząt i chłopców ma z tego korzystać. I tu też cała ideologia dorobiona była do tej szczepionki, że tak naprawdę zachęcająca rzekomo nastolatków do uprawiania seksu, co jest absolutną bzdurą. I tu też narosła jakaś mitologia wokół tego szczepienia, co przez to, że się nie szczepimy, powoduje, że jeden z nielicznych krajów w Europie, jeśli nie jedyny, gdzie zjawisko raka szyjki macicy wciąż występuje, rośnie, prawda? Wciąż rośnie. I rośnie. To jest szokujące. My mamy niestety w tej chwili liczne dowody na to, że te same wirusy HPV różnych serotypów powodują różne inne nowotwory. Dlatego właśnie chłopcy zostali wprowadzeni na listę zalecanych szczepień, ponieważ rak krtani, czy rak gardła, czy języka, to też mogą być nowotwory wywołane przez wirus brodawczaka. I dlaczego mielibyśmy rezygnować z metody, która może dać kilka czy kilkadziesiąt procent szans na to, że nie zachorujemy? To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, prawda? Gdybyśmy, no nie wiem, położyli tutaj przed kimś trzy szklanki i w każdej szklance napisali: dzięki wypiciu tego będziesz miał, nie wiem, dłuższe życie o 5 lat, dzięki temu możesz nie zachorować na raka, a dzięki temu będziesz miał ranek lepszy, no to czy ktoś zrezygnuje z tego? Każdy chętnie sięgnie po taki środek. Gdzieś myśmy zgubili ten przekaz, że szczepienia są właśnie takim wyborem. Kładziemy przed kimś lek, który zadziała w przyszłości ochronnie przeciwko takiej lub innej chorobie. I to są udowodnione sprawy. To, że dziś mówimy o tym, że na przykład żółtaczka zakaźna typu B przestała być w ogóle w Polsce tematem, że ludzie przestają chorować na pierwotnego raka wątroby, bo już mamy 30 kolejnych roczników zaszczepionych od lat 90., no to są dowody, które na naszych oczach się ukształtowały i ludzie tego po prostu nie wiedzą. Wydaje mi się, że musimy o tym po prostu jak najwięcej Absolutnie. Mówić. Jak najwięcej, jak najczęściej. Panie doktorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Warto wiedzę zdobywać tam, gdzie się powinno. Doktor Paweł Grzesiowski był naszym gościem. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Onet Rano, Onet Wiem kończymy. Onet Opinie już za moment. Bartosz Węglarczyk razem ze swoim gościem.